What? Teraz w takim momencie? Nie, co ja zrobiłem? Witam moich drogich imperialistów, tutaj Lukas, w dodatku Imperator, najnowszym DLC do Europy Universalis 4. Jeżeli zastanowiliście się, jaki kraj wybiorę, żeby wam pokazać, to są to Czechy, ponieważ mają tutaj kilka rzeczy, które mi się bardzo spodobały. Zarówno nowe drzewko misji, jak i nową religię husycyzm. Tak, właśnie to jest ten moment, w którym możecie zostawić komentarz z propozycją, jaki kraj mam wam ograć kolejny. Piszcie teraz. I jako, że rzadko robię takie rzeczy, ale jeżeli chcecie dzisiaj mieć jeszcze drugi odcinek z Czech, bo taki wam też przygotowałem, no to zostawcie tak 3000 lajków pod odcinkiem, tak zamieniam się w tych popularnych youtuberów i wam jeszcze dzisiaj wrzucę kolejny odcinek z Czech. Zagrajmy sobie oczywiście na hardzie, ale warto też wspomnieć o tym, że zostały trochę zmienione tutaj ustawienia dla hard i very hard. Są coraz trudniejsze. Ale teraz najważniejszy test. Miało to działać. Wychodzę do menu. Czy działa? Czy wciąż nas wywala z gry? Zobaczmy. No tak. Piecze co rzuca nam się tutaj w oczy, no to nie ma Śląska, ale mamy za to Głogów oraz Opole, z których można utworzyć Śląsk. Totalnie nowe drzewko misji, po prostu gigantyczne. Najciekawsze rzeczy to Unia nad Węgrami, Unia nad Polską, no więc wygląda to naprawdę dość ciekawie, bo mamy też na przykład Unię nad Brandenburgią. Bardzo ciekawa jest również tutaj jedna z ostatnich misji Peace in Europe, która daje Years of Separatism minus 5 lat oraz Monarchy Diplomatic Skill plus 1. Bardzo fajne. Inną z takich misji jest tutaj Reforma Borgo coś tam ble ble ble, która daje nam Production Efficiency plus 10%. Czemu nie Good Produce? Jak i bardzo ciekawa misje związane z husytami, gdzie na sam koniec dostajemy Diplomatic Reputation plus 1 i Missionary Strength vs Heretics plus 1%. Niby niedużo, ale jak wiecie, grosik do grosika i wchłaniamy Austrię. Okej, dopiero teraz zauważyłem tutaj tą misję Bohemian Commonwealth. Diplomatic Annexation cost minus 15%. Mega mocne, ale tu musimy posiadać Unię nad Węgrami, Polską oraz Saksonią? Ktoś policzył, ile tych Unii w końcu jest? Ciekawe, czy wszystkie dzisiaj zdobędę. Kolejna ważna sprawa, totalnie wyrąbane state'y. Jak i gigantyczna zmiana w estate'ach, ale o tym za chwilę. Zresztą też dokładnie o tych mechanikach powiem wam w materiale chyba wtorkowym, bo też wtedy będę wyrażał swoją opinię na ten temat, a do tego czasu mam niestety embargo. Ja zacznę tutaj od sojuszu z Polską, bardzo mi na tym zależy, żeby mi pomogli jak najszybciej zrajpić tutaj Węgry. Ciekawe, z kim one złapią sojusze. Na rywali leci Dania, Węgry. No, Litwę też weźmy, ale nie na długo. Doradców oczywiście na początek jedynkowych, bo nas stać. Trzeba korzystać z Spy Network czy Trade. Spy Network. Oraz doradca wojskowy, Force Defensiveness jak najbardziej się przyda. I cały nowy system estate'ów. Zaczynamy oczywiście od zabrania ziemi wszystkim, żeby mi oddali to co moje i to co należy do króla, a następnie od wybierania następujących bonusów, których jest maksymalnie dużo i są naprawdę ciekawe. Z tego co miałem okazję zobaczyć, te bonusy różnią się zarówno poszczególnie dla każdego estate'u, że są dość różne tutaj w sobie, oraz są inne klasy dla Europy Zachodniej, Wschodniej, dla Afryki, dla Hord, dla Indii i Mink ma również jakieś tam swoje unikalne bonusy. Ja tutaj na razie to wezmę sobie tak, żeby dostać dodatkowe punkty militarne, to muszę niestety, jak widzicie, oddać troszeczkę swojej ziemi tutaj pod kontrolę danemu estate'owi, za co dostaję niestety takie minusy, więc trzeba z tym uważać, a u pozostałych estate'ów biorę sobie tańszych doradców o 25%. U każdego to mogę zrobić, zwiększając ich wpływy oraz zwiększając ich lojalność. A za to jedną z najciekawszych misji, którą warto jest tutaj wspomnieć, albo było w zasadzie przywilejów, a nie misji, jest coś, za co możemy dostać 46% więcej manpowera na miesiąc, a jest to zależne od tego właśnie, ile ziemi kontroluje nobility. Ale jest to bardzo mocne i warto jest sobie to dodać, tym bardziej, że musimy się jakoś absolutyzmem przejmować na początku. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie nba.com, gdzie i tak jak widzicie, są strasznie przecenione dodatki na Europie Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu.
plus zaczynamy mając 56 Religious Unity i kilka husyckich prowincji, ale o tym jeszcze za chwilę więcej. Pamiętajcie, że jeszcze gram na wersji przedpremierowej, więc tutaj mogą zajść jakieś zmiany, może coś być jeszcze spatchowane, gra nie do końca się jeszcze dobrze zachowuje. Pierwszy jakiś event, The Compact of Basel, nie wiem co to znaczy. Pierwsze rozwiązanie, możemy zwiększyć naszą tolerancję plus 2 i nie wiem do czego to prowadzi, chyba do eventu husyckiego. Dalej, muszę sobie to kiedyś przetestować, jak to wygląda w obu przypadkach. Tym razem pójdziemy Honor, The Compact i lecimy dalej. Sobie teraz zauważyłem, że Głogów i Kroatia mają dokładnie takie same flagi chyba. W sumie nie ma sensu wykonywać tej misji za bardzo, bo ja i tak za chwilę zmienię wiarę. Polska wzięła sobie Jagiellona, no czyli trzeba zmienić rywala. Barbara of Chilin, to może nam dać całkiem niezłego doradcę jak na początek, no ale wkurzymy trochę Austrię, nic w tym złego. Witam panią Barbarę na dworze, fajna ta Polska, taka bez buntów. I mamy długo wyczekiwany event przeze mnie, czyli powrót husytów. I teraz możemy albo wesprzeć Jana Husa, a w zasadzie naszego tutaj innego władcę Liris Pedobrada. 5-4-3, jak widzicie, już nie jest aż taki OP jak był kiedyś. I niestety to samo jest z Jagiellończykiem. Dokładnie ta sama sytuacja, że w zasadzie to nie jest Jagiellończykiem, tylko jego kontrkandydatem, że już też nie jest władcą szóstkowym. Więc możemy go wesprzeć tutaj w dążeniach i zmienić wiarę w Czechach na husycyzm. Możemy zostawić wiarę katolicką, ale ustanowić husyckiego władcę, albo, no jakby to powiedzieć, zostajemy katolikami. Też trzeba będzie kiedyś wszystkie trzy opcje przetestować. Ja na razie biorę to. Jan Hus znał prawdę, a naszą religią staje się husycyzm. I zobaczcie, jakie to ma bonusy. Infantry Combat Ability, czyli nasza piechota jest o 10% mocniejsza. I Missionary Strength versus Heretics, czyli heretyków szybciej nawracamy dzięki temu. I mamy tyle tutaj dodatkowych, nie wiem, edyktów, tak możemy to nazwać chyba, gdzie warto jest wspomnieć o tym War Score Cause vs Other Religion, minus 10%, National Manpower Modifier plus 20%, Shock Damage Received minus 10%, jak też są i inne, na przykład Harsh Treatment Cause minus 33% na erę absolutyzmu, no przecież to przynajmniej kiedyś byłoby bardzo mocne, dzisiaj to zobaczymy jak to będzie. Improve Relation plus 30%, to prawie drugie Włochy nam się robią w tym momencie z Czech. Nawracamy najpierw Heb, naszą kopalnię ze złotem, który będziemy tutaj boostowali. Możemy też wziąć misję Husitary Regency, w której zmniejszamy sobie koszty naszych misjonarzy i ich działań o 20%. Dewujemy tutaj naszą prowincję ze złotem, jest to dla nas jednak dość ważne, żeby ją rozwinąć jak najmocniej. No nie powiem, właśnie chyba przeprowadzono pierwszą reformę chrę, tak mi się wydaje. Bardzo szybko to robią boty teraz. Zapomniałem o czymś takim jak posiedzenie stanu, że możemy zwołać takie zgromadzenie i to daje nam możliwość wykonania dla jednego ze stanów misji, żeby poprawić sobie z nimi tutaj relacje. Nie ukrywam, te misje, zobaczcie na przykład tutaj zwiększenie taksa w prowincji, bardzo fajne. W Brno mamy już religię husycką, więc spokojnie tę misję możemy wykonać. Dzięki temu dostaliśmy dodatkowy prestiż, jaki poprawił nam się relacje z klerem. Na kolejnego rywala biorę Wenecję, tak czy siak, chociaż kurka nie wiem, przydałaby się, ale ona ma limity relacji, raczej nie weźmiemy wspólnego sojuszu. Wreszcie mamy husyckiego misjonarza, nawet nie wiem ile razy to rerolowałem. Teraz powinniśmy szybciej nawracać. Gincie katolickie heretyki! Super, Jagiełło bardzo szybko umarł, dzięki czemu Polska będzie coś wartościowym sojusznikiem. Czekajcie, nie mają monarchii elekcyjnej? A nie, mają. Ale czekajcie, Polska po prostu atakuje zakon krzyżacki, a gdzie event na Gdańsk? Niech żyje następca tronu. Ej, powiem wam, że dopiero teraz to zauważyłem, ale zobaczcie, tutaj są wszystkie teraz informacje o limitach, jakie posiada dany kraj. W danym momencie chyba, nie maksymalne jednak. Możemy już zacząć proces integrowania naszych wasali, więc zróbmy to. Co ta Polska tu zrobiła? I to tak bez Gdańska? Bot właśnie przeprowadził pierwszą reformę dość szybko. Ten moment, kiedy się przekonujesz, że postawiłeś na złego elektora. Nawróciliśmy wszystkie prowincje na husycyzm. Możemy teraz wykonać misję, która polega na tym, że pojawia się Centrum Reformacji Husyckiej w Czechach. Jako pierwszą ideę dla Czech planuję brać idee innowacyjne. Dlatego, że dość fajnie się komponują z ideami czeskimi. Nie dałbym głowy, że chyba zostały zmienione, ale patrzcie, mamy technologię cost minus 10%, tańszych advisorów, idealnie się to komponuje.
dwa sale zjedzenie i mamy teraz kolejną misję, która daje nam klejmy na cały region Słowacji. Słowenii? Słowakia, tutaj. Mamy też jakiś nowy event związany z Shadow Kingdom. Zobaczcie, w którym roku? 1460. I tutaj teraz trwa przez parę miesięcy głosowanie. Albo chcemy, żeby pozostały te księstwa w Hre, albo mówimy, żeby spadali z Hre, w sensie włoskie księstwa. A jak to się potoczy, to zaraz zobaczymy. No i Austria straciła 20 punktów prestiżu za to, że księstwa włoskie wyszły z Hre. Jak temu zapobiec? Ale papież pozostał. Dobra, spróbujemy zaatakować Węgry, ponieważ Węgry i Austria mają wojnę, no, w której im za dobrze nie idzie. I spróbujemy najpierw wypisować tutaj oczywiście Austriaków. Na naszym Urgonie zrobimy poszny, będzie łatwe do zdobycia. Wezwijmy Brandenburgię, Polska, no coś się zadłużyła. No, kilka bitew stoczonych, no po prostu masakra totalna. Wszystko się dobrze rzuciło, nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Jest! Mamy Wolbricha! Okej, lecimy White Peace'a z Austrią, więcej mi nie trzeba, bo właśnie pozbyliśmy się 50 tysięcy wojsk z tej wojny. No a teraz jeszcze gdzieś tu był jeden słaby sojusznik. Wojsko węgierskie chyba idą na moje prowincje, więc włączmy tutaj local defensiveness na naszych tutaj prowincjach, żeby dłużej je oblegali niż ja ich. I powiem szczerze, że weźmy sobie tutaj jakąś najemną armię. O, litewska kompania ma 2 do siege'a. Zobaczmy, czy uda nam się tutaj wybronić. Jakimś fuksem. Udało nam się zostać już 1-1. Walczę tylko i wyłącznie z Węgrami. I o dziwo są mega słabe. Wow! To też jest chyba coś nowego. Patrzcie, Looting for King Cities. Druga reforma, 4 lata później. Patrzcie, nie mogę połączyć wojska tutaj najemnego i tego mojego. Tak jak zapowiadali. I zobaczcie, jak boty dziwnie podbijają, że najpierw zaczęli od zwykłych prowincji, jak nigdy, tutaj gdzie mogli, to im pozajmowali i dopiero poszli na fortece. Ja naprawdę za bardzo nie ogarniam, jak tutaj bot to robi. Patrzcie, przysłał wojska jakoś teraz super naokoło, podzielił armię, ja teraz się zaraz tutaj w niego wbiję, to zniszczę. Co za bitwa! What? Teraz w takim momencie? Nie! Co ja zrobiłem? Tutaj się biją nasze kompanie najemne, pobiły tutaj ich i no tu musimy wysłać chyba dalej do blokady. Tutaj będziemy 9 tysięcy potrzebowali, to może Zapelin zaatakujmy. Tutaj odnówmy nasz manpower i spróbujmy jeszcze raz Węgrów zaatakować. Może jakiś lepszy dowódca mi się trafi? No nic z tego. What the fuck? Co to ma być w ogóle? No teraz mamy taką przewagę w linii, że to jest niemożliwe, żebyśmy to przegrali. Jest po prostu niemożliwe. Chyba to jest niemożliwe, prawda? Nie, jeszcze generał mi umarł. Co za...
Przecież takie coś to jest stack wipe praktycznie murowane. Ja w ogóle tego nie rozumiem, co tu się dzieje. Ty, nie wiem, zmienili jakiś system bitew, jak on przebiega? W ogóle tego nie rozumiem. Kto tutaj jeszcze stoi oprócz mnie? Genua, a czemu? Okej, bitwa z węgrami znowu. Jakieś dziki małe tiki są. To jest bardzo dziwne. Co tutaj się dzieje? I znowu teraz Chorwacja się w nas wbiła ponownie. Nie wiem, co tu się dzieje, ale ja tego naprawdę nie rozumiem. Tutaj są jeszcze jacyś buntownicy. No super, no. Padnij, stolico. Kończymy tą wojnę, bo coś pozmieniali w tych mechanikach. What the fuck? Co to ma być w ogóle? Biorę co mogę, War Reparation, to jest nasze i mi się wydaje, że coś nie działa tutaj dobrze. Jeżeli film Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!